dostaję sporo pytań na temat zestawów spławików, jakie stosuję na wodę z stojącą, w ogóle jakie stosuję, ale chciałbym dzisiaj opowiedzieć o spławikach na wodę stojącą i wolno płynącą. Powiedzmy, bardzo lubię łowić tymi spławikami. To jest M53, na przykład na kanale żerańskim Aleksandrów. I o, pokażemy. To jest taki spławiczek M53. Akurat tutaj mam 2-gramowy. A drugi mój ulubiony, bardzo delikatny spławiczek z metalową antenką, M07. Ten już naprawdę na wodę stojącą, bardzo delikatne brania, antenka metalowa, tam gdzie trzeba naprawdę bardzo delikatnie łowić, gdzie te rybki tam niechętnie, no to wtedy łowię na takim z metalową anteną, gdzie nie jest zbyt głęboko. Ale w 90% przypadków łowię na M53. Dobra, M53. Zestaw buduję na żyłkach, pokażę. 0136. To jest żyłeczka do właśnie spławika M53. A do spławika M07 mam 0116. Dzisiaj pokażę M53, jak buduję zestaw. No niestety latka lecą, więc okulary. Pokażę tak. Mamy 3 silikoniki. Na czarnym chyba dobrze widać. 2 małe, jeden trochę dłuższy. Żyłeczka. Coś ciężkiego na tą żyłkę, żeby było wygodniej. Za mocno nie zdjąłem jeszcze tej osłonki. O. Coś ciężkiego. Spławik ma... spławik jest przelotowy. Przelotowo przechodzi przez niego żyłka, czyli żyłka znajduje się w korpusie. Okulary i tak nic nie widać. Po prostu to takie malutkie to wszystko. Żyłka przechodzi przez korpus, więc nie niszczy. Jest to pancerny spławik. Najczęściej tam, gdzie trzeba dużo tych ryb złowić, ciężka praca, to wtedy ten spławik. Teraz tak. Igielicik. Jeden. Jest jeden. Nie dociągamy do końca. Mały ludzik, około centymetra. Przynajmniej ja tak robię. Drugi. Okej. Jest drugi po środku, trzeci najdłuższy. Oj, trafić to ja dziękuję. Bardzo to. Nawet w okularach. Może bez kamery by było trochę szybciej. Ale dobra. I ten dłuższy za. Zakładam około pół centymetra na kil. O tak, czy tak lepiej może widać, czy tak lepiej widać, tak? M53 to spławik, powiedziałbym, pancerny. Kil jest węglowy, antena plastik, ale jest to mimo wszystko, miałem już wiele spławików najróżniejszych, różnych firm. I muszę przyznać, że ten, mimo tego, że wygląda na taki pancerny, jest dość czuły. Małe rybki łowiłem, nie było kłopotu, i to na kanale. Bardzo fajny spławik, naprawdę lubię na niego łowić. Trochę już zrobiłem takich dwójek, więc wiem, jakie potrzebuje obciążenie. Jako obciążenie główne pójdzie śród 2.0.
Jedna. Druga. Trzecia. I czwarta. Widać, że śród dobrej jakości. Ładnie ponacinany, dlatego na tej żyłce w miarę równiutko. No musi tak być. W miarę równo jest. Do teraz tak. Do tego pójdzie śród. Cztery śruty numer 8. Moje zestawy to zestawy uniwersalne. Dlatego, że mają kilka śrutów, którymi mogę sobie no jeździć później po żyłce, ułożyć tak jak uważam, tak jak mi jest potrzebne. Ogólnie zasada jest taka, że im rybki słabiej biorą, tym ten śrut powinien być bardziej rozłożony na żyłce, lub jeśli woda jest głęboka, no powiedzmy 3-4 metry, wtedy główne obciążenie ja przynajmniej podnoszę trochę wyżej. 3, no założymy 4, zobaczymy jak wyważony będzie spławik. 4. O, i do wody. Jeszcze wystaje. Za mało. To dalej w te ósemeczki. Bo to są śruty, które mogę później rozsunąć i sobie je stosować, no wiarę jak tam potrzebuję, czy z opadu wolno ta przynęta, żeby opadała, czy jak tam potrzeba, tak robię w trakcie, czy dwa śruty przy. O, i to jest ten idealny moment. Tak wyważam w domu, czyli nie daję na równi z wodą. Lubię, jeśli ten spławik jest trochę pod wodą, ale w domu nie stosuję też w taki sposób, nie robię, dlatego że nad wodą najczęściej ten spławik po prostu, jak go puszczę, to on mi szybko tonie, więc może być, ja przynajmniej tak robię, ewentualnie gdyby jeszcze tam no pół centymetra mi wyszło, to wtedy jest idealnie. I teraz, jeśli łowię na stopa, powiedzmy leszcze, to tak zostawiam, jest idealnie. Jeśli jakieś płotki, no to sobie w trakcie tego wędkowania dokładam sobie śruty i ten spławik mocniej zatopię. Dobra, co dalej robimy? Przynajmniej ja. Teraz tak. Spławiczek do góry. I kiedyś zsuwałem te śruciny. Dotąd aż ta żyłka, już dotąd aż ten śrut nie psuł żyłki. Nie psuł żyłki, widziałem, że już ładnie chodzi, bo to metr, dwa. Jakoś tak mi się nie podobało. Od jakiegoś czasu, myślę, że jakieś 10, może 15 lat, robię w taki sposób. Ściskam żyłkę, płaskie szczypce muszą być. Trzy razy, czyli jakieś 5 cm widać będzie, widać to ściśnięcie po żyłce. Ja widzę. I teraz zjeżdżam sobie powoli śrutem. Raz, dwa, trzy i do spławika. I już po tym zabiegu, mógłbym powiedzieć, śrut, który jest przesuwany po żyłce, już nie niszczy żyłki. I raz, dwa, trzy i wtedy nie tracę tyle tej żyłki. Nie mam tyle roboty, powiedzmy. No myślę, że jest szybciej. I teraz małe śruty. Na razie wszystkie dojadę tutaj. O, i każdy śrut przechodzi przez tą żyłkę. I ostatni. Dobra, teraz tak. Trzeba zakończyć zestaw pętelką. Powyżej
powyżej tego zgniecienia, które zrobiłem na żyweczce. Pętelka. No, pętelka po prostu. Ja daję dwa razy. Raz. Dwa. Przyrząd. No, musi to być na mokro. Zaciągamy. Ściągamy z tego krótszego. I pętla jest. Nadmiar żyłki trzeba odciąć. Nie trafiłem chyba. Jest. I zestaw kończy się pętelką. Dobra, zjeżdżam sobie śrutem do tej pętli. Taki przyrząd sobie zrobiłem po prostu pomoc. Listewek jakie miałem, stąd te dziury, ale to jakby nie przeszkadza. O, pętelkę sobie założę. I teraz bardzo ważna sprawa, mi się wydaje. Na początek ja sobie rozkładam śrut w taki sposób, żebym miał na moim zdaniem najbardziej uniwersalny to jest sposób. Czyli 40 cm będzie główne obciążenie od pętelki. 40, tak. Główne obciążenie jest 40. Teraz tak, śrucik ten mniejszy. Jeszcze jeden. I teraz tak. Już mówię jak jest. O. Czyli mamy tak. Sygnalizacyjne przy przyponie. Przypon najprawdopodobniej w tym zestawie będę stosował, na początek zawsze sobie robię, że będę mówił 15 cm, czyli wypadałby, jeśli go połączymy i ten przypon, on musi być poniżej tej śruciny. Musi się kończyć poniżej tej śruciny. Może być taka sytuacja, że przypon zajdzie za śrucinę, bo będzie się plątał. Czyli tak, na 20 jest 1, 35 kolejny i na 40 cm jest główne obciążenie. Tak. I to jest mój zestaw, który ja, od którego ja zaczynam. Dobrze, ten zestaw będzie nam. Zrobimy sobie raz, dwa, trzy, a co mi szkodzi, cztery. Więc to na pewno ponad 5 metrów. Myślę, że na długi top da radę bez problemu. Ewentualnie gdybym musiał takim mówić. I teraz tak, drabinka. No sporo trzeba nakręcić jednak tych metrów. Sobie zrobiłem, ale naprawdę nie wiem, gdzie będę łowił tym zestawem. Kto wie, może trzeba będzie gdzieś łowić na dużej głębokości. W zimę robię sobie tych zestawów sporo, po to, żeby latem no, po prostu korzystać. Dlatego te wszystkie moje zestawy są mocno uniwersalne. Nie szykuję się na daną wodę, bo zimą nie wiem, gdzie będę łowił. I pętelka. Do pętelki, czy na pętelkę, czy w pętelkę zakładam sobie gumkę. Zahaczam. Za. Bolec. I zestaw gotowy. I tak robię już od wielu lat. Od kilku lat stosuję żyłki i śrut marki Garbolino. Myślę, że bardzo dobry. Nie ma z nim jakby problemu żadnego. Te żyłki wytrzymują. Są to solidne żyłki. Co to jest solidna żyłka dla mnie przynajmniej? Żyłka, która nie ma pamięci. No na pewno odporna. Już dzisiaj te wszystkie te żyłki nie mają pamięci. Są odporne. Myślę, że wszystkie takie żyłki porządnych firm, no to myślę, że się wszystkie nadają. Ja stosuję tą akurat, ja bardzo ją lubię, żadnych problemów nigdy z nią nie miałem. Tak jak mówię, pamięci nie ma, odporna na
warunki zewnętrzne. Zdarzy mi się łowić zestawem parę razy i nigdy nic się nie dzieje. Czyli 0,136 do sławika M53, to sławik do zadań powiedzmy specjalnych, czyli dużo ryb trzeba złowić, głęboko, dużo pracy wykona ten zestaw, dlatego trochę grubszy. Ten, którym będę łowił, jeśli te ryby nie będą chciały współpracować, mało rybek, trzeba na zawodach złowić 300-500 gram, może 1,5 kg, wtedy zestaw M07 na żyłeczce 0,116, żeby to wszystko bardzo powoli, jak najbardziej naturalnie pokazało przynętę. No dobrze, myślę, że wyczerpałem chyba temat budowy zestawów wystarczająco. Czyli co tam, jeśli tradycyjnie, jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie.